Jak być porankowską w siedmiu uczuciach Marka Koterskiego? Można się świetnie bawić z porankowską, ale tak, można też i chyba głównie się cierpi z nią. Tak, no właśnie ta porankowska mnie... ja nie miałam takiego, znaczy nie miałam ojca tyrana, tata nie był tyranem, aczkolwiek bardzo o naszą edukację dbał i w tych Ołdrzychowicach miałyśmy program taki jak w latach 70., taki jak współczesne dzieci i tutaj nie było huśtawki w PGR-ze po tym, tylko była szkoła muzyczna, karate, lekcje niemieckiego, no po prostu cały program popołudniowy, no i nauka, tata sprawdzał, więc tutaj bardzo tak, ale no nie w taki sposób jak ojciec no porankowski. I potem się sięga po Bernharda, po tak. Schwaba, bo się miało fajnego tatę, tak. Który wiedział, co no. Jest ważne. I ta porankowska, gdyby nie ta ostatnia scena z ojcem, no to ona by była tylko taką kujonką, bez, no takim gadżetem, prawda, gadżetem tego filmu. W tym filmie. A gdzieś tam ta ostatnia scena wszystko wyjaśnia, dlaczego ona ma takie parcie. I na przykład to stworzyłam, bo to często się sięga do swoich doświadczeń, ale często też ja się łapię jakiegoś czegoś i tu się złapałam tego jej ciśnienia, że ona ma ciśnienie, ona ma coś takiego, że ona wie, że jak nie podniesie tej ręki, nie wystrzeli natychmiast i nie odpowie natychmiast perfekcyjnie, to śmierć. Że to jest po prostu... Taki wybór. Tak, taki wybór, nic pomiędzy. Albo piątka z plusem, albo no, piątka i albo śmierć. I to czyni jej to, że ona jest po prostu tak, że ona ma wszystko na jakby jak sprężyna, że musi. I to jest... wiesz co, ja się bałam, bo kręciliśmy tą Siedem uczuć jakieś pół roku po zdjęciach do Fugi. Ja do Fugi miałam tak gruntowne przygotowanie. Agnieszka, która bardzo fajnie, myślę, że nie tylko intuicyjnie, ale wiedziała, że ja jestem przesiąknięta tym budowaniem tej roli przez głowę, czyli pisaniem. Wiedziała, że mnie dobrze zrobi, jeżeli jakby nadgryzę ją jako aktorka już od ciała, a nie od znowu przez głowę. I ona wysłała mnie na ten kickboxing, wysłała mnie na te zajęcia do Ani Skorupy, która po prostu mi zrewolucjonizowała w ogóle myślenie o aktorstwie. Po tylu latach grania cudowną rzecz zrobiła ta Ania i jestem jej za to bardzo wdzięczna. Te warsztaty to były jakieś takie niesamowite rytuały różne, które gdzieś tam do tej pierwotnej kobiety dotarły we mnie. I na tym mogłam zbudować Alicję, bo ona jest przede wszystkim pierwotna, ona nic nie musi, ona niczego nie wie, niczym nie jest obwarowana. Natomiast jak dotarliśmy już do tej Alicji, tej pierwotnej kobiety, i ja sobie ją w sobie osadziłam i tak sobie z nią byłam, już sobie ją tak... Dałaś do niej prawo, tak, też sobie dałam prawo i nagle przyszła ta rola, gdzie ja muszę zrobić coś kompletnie odwrotnego. Schizofrenia, taka ciężka praca i teraz zawracanie z drogi. I zawracanie z drogi i myślę tak, Boże, z jednej strony się tak strasznie cieszę, z drugiej ja już chyba tego nie umiem, bo ja już jestem wolną kobietą, jestem Alicją. I Marek zrobił coś takiego. Po pierwsze powiedział, że mamy być, a nie grać, czyli to, co jest dla mnie, moja recepta. Twoje ulubione aktorskie tak, zadanie. Dokładnie. Być, a nie grać. A po drugie powiedział, że on po prostu wyczuwa w nas te dzieci i że on chce, żebyśmy te dzieci tylko w sobie obudzili. I ja... Pamiętam też, pomyślałam, Boże, to ja pójdę do Ani Skorupy, żeby ona teraz mi znowu wróciła, jakieś odwróciła. Tak. Ale Ania działa tylko w kontakcie z reżyserem, na prośbę reżysera. To jest rodzaj trenera, coacha? Coacha, tak, ona jest coachem aktorskim. To jest taki zawód, nowy, który być powinien może być... Myślę, że Ania będzie rozrywana i że takich jak ona naśladowców pewnie... się zrobi więcej, no to jest nisza, który w tym naszym zawodzie. Natomiast zapytałam Marka i powiedziałam mu o tej Ani. Ja mówię, Marku, a może, że jest taka Ania, ona też robi takie warsztaty zbiorowe, może by zrobiła dla nas wszystkich jakieś warsztaty jako dla dzieci.
A Marek tak na mnie, wiem, że ona mnie do fugi przygotowała, Marek tak na mnie spojrzał, mówi, a ja tego nie potrzebuję, ja uważam, że wy sami to zrobicie. I ja pomyślałam sobie... Zaufał waszym dzieciom wewnętrznym. To absolutnie, ja to uszanowałam i pomyślałam, nie będę robiła tu sabotażu, czy jak to nazwać, dywersji, czy czego, jak to nazwać, nie będę sama szła, po prostu się przygotowywała, kiedy reżyser mówi, że nie. Reżyser nie chce, więc ja robię tak, jak chce reżyser. Nie poszłam, ale przypomniałam sobie, pamiętam, że w tym procesie dochodzenia do Alicji myśmy szli od początku, czyli od Kingi jako dziewczynka, jako dziewczynki. I później poprzez Kingę aż do Alicji doszłyśmy. I ja miałam spotkanie z tą dziewczynką, a tą dziewczynką byłam ja. To nie była dziewczynka abstrakcyjna, to byłam ja, bo zawsze rolę się gra przez siebie. I to było niesamowite spotkanie. Ja w ogóle bardzo często się spotykam z tą sobą, dziewczynką. Nawet w snach miewałam takie sny, gdzie spotykam siebie i to w konkretnych sytuacjach, które pamiętam z życia, jak miałam 12 lat na przykład i rozmawiam. I chcę ją, chcę jej powiedzieć, co będzie, co się ją spotka i żeby się nie poddawała czasami, żeby coś. Miałam taki raz sen, ale to było, pamiętam spotkanie takie niesamowite, które się zaczęło od sesji oddechowej, od zamkniętych oczu, od jakiegoś takiego procesu bardzo długiego, troszeczkę takiego magicznego. I gdzieś tam ta dziewczynka się pojawiła, ja się z nią spotkałam, później poszliśmy dalej do Kingi i do Alicji. Ja sobie przywołałam tylko to spotkanie z tą dziewczynką i to był też jeden z budulców tej roli.